Zdrowia. No, jaka jest różnica między krzesłem a krzesłem elektrycznym? No taka sama jak pomiędzy demokratycznym socjalizmem a społeczną demokracją. Subskrybujesz? Dziękuję. No to taki kawał jest, ma już 50 lat co najmniej. No ale niestety to jest prawda. No i w Ameryce zaczyna wyglądać na to, że kapitalizm po prostu przegrywa z socjalizmem, szczególnie z bandą 50% maniaków, którzy dochodzą do władzy, którzy zdobywają władzę, zdobywają urzędy, opanowali przez ostatnie 30, 40, 50 lat telewizję, prasę, politykę, uczelnie. No w zasadzie opanowali cały kraj od środka. No i teraz ta forsa, którą Ameryka zbudowała przez 200-250 lat, jest do rozszarpania. No tak jak dokładnie jak 100 lat temu w Rosji. Rosja carska po prostu została opanowana przez lewaków, przez socjalistów, komunistów. No i starczyło im tych pieniędzy na 70 lat. Nie wiem, co się stanie w Ameryce. No komuniści, można powiedzieć, no to wprowadzili terror, wprowadzili rozstrzeliwanie, gułagi, niszczenie przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Na razie nie wygląda na to, żeby szło w tym kierunku, szczególnie, że Amerykanie posiadają kilkaset tysięcy broni, także to nie będzie łatwe opanowanie, spacyfikowanie. No, ale jest to samo podejście, tak? Opanowanie wszystkiego. W Wenezueli doszli do władzy socjaliści, zostali wybrani, zostali na 20 lat, tak? Teraz tam zjadają zebry i inne zwierzęta z zoo. W Niemcy wybrali narodowego socjalistę Hitlera, Austriaka w sumie, no i też jak doszedł do władzy, to wszystkich tam polikwidował. W Chinach, po tym jak wygonili normalny ten rząd przedwojenny, który wyjechał na Tajwan, no to też zrobił się komunizm. Castro to samo, Kuba to samo. No i dlaczego demokraci dają się oszukiwać? Dlaczego ci demokraci Kennedy'ego dali się oczarować, oszukać, zwieść, można powiedzieć. No, największym przypadkiem to jest Aleksandra Ocasio-Cortez. No to ona jest latynoska, 20-paroletnia dziewczyna, którą w zasadzie wykatapultowała demokraci socjalistycznej Ameryki. Tak, także to jest partia, która była nieznana większym rzeszom, no ale Bernie Sanders Piasecki, komunista, w 2016 roku w tej swojej kampanii no propagował, no i to wszystko członkostwo podskoczyło z 5000 na 50 000, no i ciągle się rozrasta. Amerykanie, ci prawicowi, szczególnie konserwatyści i tak dalej, no to tłumaczyli, że od 10-15 lat, że cała partia ta demokratyczna przesuwa się powolutku w kierunku socjalizmu. No a teraz oni z dumą dużo aktorów, cały Hollywood, młodzi, no to 60-70% młodych po prostu uważa, że socjalizm jest w porządku. No to ludzie, którzy urodzili się już po obaleniu muru berlińskiego, oni po prostu nie widzą tego, no i mają jakieś takie mrzonki, jak bolszewicy i Ocasio Cortez to jest taka bolszewiczka, ona proponuje różne mrzonki, no a później przychodzą różni ludzie i zabijają tych wszystkich kułaków.
cała ta demokratyczny socjalizm Ameryki, no to oni mówią, oni po prostu chcą zlikwidować wolny rynek, chcą zlikwidować kapitalizm. Od góry do dołu to wszystko będzie państwowe firmy. No teraz zaczynają krzyczeć, że powiedzmy lekarstwa powinny być produkowane, testy na koronawirus. Oni na wszystko mają rozwiązanie. Rząd, państwo. Urzędnicy. Oni po prostu uważają. No i wszystko kontrolowane przez robotników. Czyli ta sama śpiewka, tak? Oni się dostaną do żłoba w imieniu robotników. Także ten demokratyczny socjalizm, no jest po prostu stary marksizm tych bolszewików. Tyle tylko, że bez karabinów na razie, no i oni przeszli. Takim typowym przykładem tego socjalizmu, no to jest Seattle. Seattle, no to jest, jak się popatrzy na Amerykę, jak patrzycie na Amerykę, to tutaj jest te wschodnie wybrzeże, tu jest Europa, Washington, Nowy Jork, tu jest Kanada, tutaj jest Seattle, no to tutaj jest przy Kanadzie na górze. To tam jest dużo firm, między innymi Amazon się tam wybrał. No i teraz ta demokratyczni socjaliści ukradli całą tą partię demokratów. Proponują najróżniejsze wielką odnowę gospodarczą, żeby gospodarkę pociągnąć. No ale to wszystko znowu państwo ma przejmować produkcję i wytwarzanie i tak dalej. Proponują domy dla wszystkich, proponują koniec kaucji za gotówkę, no bo to jest taki, w Ameryce to jest tak, że jak ktoś popełni jakieś tam przestępstwo, no to jeżeli da kaucję, powiedzmy tam $1,000,000, 100 000 czy coś, no to go zwalniają, żeby się stawił na rozprawę. On może iść do agencji, która, powiedzmy, jeżeli ma kaucję 100 000, to jeżeli on wpłaci 10 000, to ta firma daje 90 000 do sądu. No i ta firma może ścigać jego za te 90 000. No, na filmach to na pewno znacie, no ale to teraz mówią, że to trzeba wszystko dawać, wypuszczać bez kaucji. No w Nowym Jorku teraz ostatnio to tam zaarresztowali jednego po raz 197. Wchodzą po prostu, pijaczki wchodzą, kradną jakąś flaszkę alkoholu, czy tam rzeczy do 200, do $110, czy tam jaki jest poziom. I biorą ich, aresztują do więzienia, później wychodzą, są w stanie ukraść 2-3 razy dziennie. Także ci utopiści, ci wszyscy liberałowie, kretyni kompletni, malują jakieś takie dziwne obrazy społeczeństwa, no, a społeczeństwo jest dziwne. No, socjaliści w zeszłym roku, po prostu socjaliści opanowali ratusz, cały stan, miasto, no do wszędzie zostali wybierani, tam po prostu głosują na tych nowoczesnych ludzi, którzy bardzo często nie mają żon, nie mają dzieci, nie chcą mieć żony, nie chcą mieć dzieci, mają jakieś takie punkt widzenia na społeczeństwo dosyć ciekawy, no i cała ta frakcja zaczęła wprowadzać potężne zmiany. Podatkują aż można powiedzieć do likwidacji. Chcą budować różne miejsca opieki dla bezdomnych w parkach i nie w parkach. Zaczynają wprowadzać kontrolę czynszu. No, czynsz to już był w Ameryce, w wielu miastach tam w latach 40. i 50. Zawsze to, co się dzieje z czynszem, no, jeżeli się kontroluje czynsz, no to się dwie rzeczy robią. Przede wszystkim ludzie nie budują nowych domów do wynajęcia, także jest coraz mniej do wynajęcia. No i wszystkie te domy, które są, no to jeżeli nie można podnieść czynszu jakoś tam, no to jeżeli
jeżeli ktoś nie ma zysku na tym, to wszystko to później się przerabia w slumsy. Slumsy się robią dlatego, że jeżeli ktoś ma nieruchomość i chce mieć troszeczkę zysku, no to przestaje malować, przestaje remontować, przestaje zmieniać dachy, przestaje zmieniać lampy. No po prostu mu się to nie opłaca. Jedyne, co on może zarobić, to jest pomiędzy tymi minimalnymi stawkami za wynajęcie, podatkami, no bo ciągle płacą podatki, tak, bo tutaj to jest to, że miasto, powiedzmy, nie zlikwiduje podatków od dochodu, każe płacić podatki, no ale to, żeby zyskowne się dla kogoś stało zyskowne, no to już nie patrzą, tak, także to jest, rozwalają wszystko, rozwalają mieszkaniówkę, rozwalają biznesy, rozwalają cały system sprawiedliwości. Socjaliści wyrobili sobie takie opowiastki, no i oni mają taką retorykę, która w zasadzie znajduje poparcie u bardzo, bardzo wielu ludzi. Oni mówią, że jest elita taka technologiczna, korporacyjna, technologiczna, no i na przykład tak między innymi przez Amazon, no i że oni zbierają, że oni po prostu gromadzą nieprawdopodobne ilości forsy, no i spowodowali to, że jest... klęska, jest bardzo niedobrze dla robotników, dla tych, którzy wynajmują, no i ludzi innego koloru skóry niż biali. Marksista tam jest taki, Charles Mudin, on napisał, że żyjemy w XXI wieku, no ale w zasadzie żyjemy w jednym z najbogatszych miast na świecie, ale teraz stara wojna pomiędzy tymi, którzy zatrudniają i tymi, którzy mają tylko kajdany do sprzedania, nic się nie zmieniło. No i to, czyli to znowu to samo, tak? Są pieniądze, no to trzeba przyjść i ogolić, okraść, zabrać, pogonić i tak dalej. Cała ta nowa wojna klasy teraz wchodzi w taką nową fazę tego całego konfliktu. No i oni po prostu chcą wszystkich tych, którzy mają troszeczkę więcej pieniędzy, po prostu zlikwidować. Chcą zlikwidować korporacje, właścicieli domów, wszystkie te pewne dzielnice, czy te pewne miejsca, osiedla, można powiedzieć, no bo tam, gdzie ludzie mieszkali, no to były jakieś takie strefy zabudowy. Oni powiedzmy tam płacili podatki, wprowadzili się, kupili za pewne sumy pewne domy. No to teraz urzędnicy chcą powiedzieć, że będą, powiedzmy, dobudowywali, zmieniali i robili coś innego, no wbrew interesom tego sąsiedztwa. Tak, także urzędnicy socjalistyczni po prostu osiągnęli taką władzę, że chcą wygrać wojnę klas po prostu zlikwidowaniem tej drugiej strony, tak? Czyli te komunistyczne zlikwidowanie przeciwnika. Nie ma żadnego dialogu, tylko po prostu zlikwidowanie. Kiedyś prawica, konserwatyści, no to myśleli, że to jest tylko problem wielkich miast. Tam Seattle, San Francisco, Nowy Jork, Detroit, Buffalo i tak dalej, no bo tam wszędzie rządzili demokraci, no ale demokraci to zaprzepaścili tam wszystko, tam po prostu rozdawnictwo jest nieprawdopodobne, także jest to magnes, tam mała jest produkcja, wszyscy ci ludzie, którzy mają jakieś, są przedsiębiorczy, to po prostu uciekają z tych miast, no i teraz zaczyna się coraz gorzej, zaczyna się, ktokolwiek ma forsę, no to jest, można powiedzieć, inny. Bernie Sanders, który teoretycznie, no nie będzie prezydentem, no ale jest ciągle kandydatem, nie wiadomo, czy wybiorą go, to on od razu mówi, otaksować Amazon po prostu do krwi, zrobić kontrolę czynszu na cały kraj, no i zacząć budować te mieszkania, powiedzmy, publiczne, no i zakończyć te kaucje, tak? Także to jest jego
Ale w Seattle to jest jeszcze gorzej. W Seattle jest jeszcze gorzej, bo ci socjaliści, ci komuniści dostali się do tej władzy, no i oni teraz zaczynają robić takie numery, że powiedzmy mówią, trzeba dać $100 takie vouchery dla wszystkich, którzy będą głosować, tak? No, $100 dla tych, kto będą głosować. Ale firmy, które są, na przykład Amazon, który ma inne spojrzenie polityczne, no to ma zabronione, żeby oni się powiedzmy ogłaszali czy reklamowali, tak? Czyli powiedzmy nie jest, każdy jest równy, ale czerwone świnie są, można powiedzieć, bardziej równe, tak? No bo jeżeli Amazon nie może wydawać pieniędzy na swoje reklamy, na swoje punkt widzenia, bardziej takiego wolnego rynku i tak dalej, i tak dalej. Także, że te pieniądze trafią, wiadomo gdzie trafią, prędzej czy później jeszcze do tych samych organizacji tych czerwonych świn. No i do tego dochodzi jeszcze niektóre grupy czarnych, które się organizują po prostu też łącznie z Antifą. Antifa no to też terroryzuje. Ta cała milicja tej Antify przychodzi, rozwala pewne spotkania, rozwala domy, bardzo często nawet robi zamieszki, czy straszy politycznych przeciwników. Także to jest makabra. No co prawica może zrobić? No prawica musi walczyć na wszystkich frontach. No i wiadomo, że socjaliści to jest taka malutka grupka, tak jak bolszewików w Rosji, no ale oni jednak weszli do oficjalnego systemu miast, stanów i tak dalej. No i teraz opanowali również dużo korporacji, no wszystko, co się liczy, opanowali. Także tych pieniędzy nie starczy. No, ich podstawowym zadaniem czy chęcią jest zniszczenie kapitalizmu. I to jest dokładnie to, co bolszewicy zrobili i na długo im nie wystarczyło. I to jest to, co większość ludzi normalnych rozumie, no ale jednak nienormalni nie rozumieją. Także jeżeli masz obywatelstwo, jeżeli przyjechałeś do Ameryki, jeżeli mieszkasz w Seattle, no to nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na bandziorów, no bo to jednak czerwone świnie. Oni powoli to osiągnęli przez te tak zwane wprowadzanie tej różnorodności kulturowej, większość tych firm poddawała się powolutku, tak, ale ta różnorodność kulturowa, te wprowadzanie tych różnych płci, różnych transwestytów i tak dalej, no to było takie powolutku przesuwanie tego, no ale to wszystko idzie w kierunku zlikwidowania kapitalizmu, wszystko idzie w kierunku zlikwidowania wolnego rynku, wszystko idzie w kierunku tego, żeby był po prostu jednopartyjny socjalizm, żeby był 1984, jedna partia wie lepiej, naród ma słuchać i tak dalej. No straszne czasy nadchodzą, wszystko jest w rękach normalnych. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz jeszcze? Dziękuję bardzo. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.